od kiedy pojawiła się u mnie na kanale pierwsza recenzja zestawu z tej serii LEGO Creator, ja to nazywam mini modulary, minęło już prawie 5 tygodni, no i czas zbudować sobie uliczkę ze wszystkich wspomnianych zestawów. Uliczka rozpoczyna się od zestawu 31026, jest to kawiarnia i sklep rowerowy, wydany w 2014 roku. W budynkach nic nie zostało zmieniane, jednakże dołożyłem tutaj dwie figurki z zestawu 60134, zabawa w parku z 2016 roku, przystanek autobusowy oraz na górze jednego z budynków możemy zobaczyć Benka z zestawu 70818, kanapa Emeta z 2015 roku. Przed kamieniczkami został zrobiony chodniczek, donice z kwiatami oraz latarnie. Tu również możemy zauważyć minifigurkę z zestawu 60134 z wózkiem i niemowlakiem. Ulicą jedzie mini Volkswagen Beetle, zestaw z 2017 roku o numerze katalogowym 40252. Kolejnym zestawem, jaki został umieszczony na mojej uliczce, jest zestaw o numerze 31036, sklep z zabawkami i owocami, wydany w 2015 roku. I tutaj też wiele się nie zmieniło, jedynie została dodana minifigurka tego chłopca oraz minifigurka z zestawu 60134 na wózku inwalidzkim. Oczywiście, tak jak przy poprzednim domku, wybudowałem chodnik, donice z kwiatami oraz stoją latarnie, żeby oświetlały ulicę nocą. Na skrzyżowaniu ulicy postawiłem zestaw 31050, tytuł tego zestawu to Sklep na rogu, wydany w 2016 roku. Jest to wspomniany już sklep sprzedający kanapki, hamburgery i inne tego typu przekąski. Oczywiście również możemy znaleźć chodnik, latarnię. No i tutaj w tle możecie zobaczyć znak drogowy, który ogranicza prędkość w tym obszarze zabudowanym do 50 km. No i tutaj widzimy Jeepa z zestawu 7595, tytuł zestawu Żołnierze na patrolu, wydany w 2010 roku. Jest to zestaw na licencji Toy Story. I na końcu mojej uliczki pojawił się zestaw 31065, dom przy ulicy Parkowej, wydany w 2017 roku. Na dachu domu możemy zobaczyć kicie rożek z zestawu 70818, kanapa Emeta z 2015 roku oraz na dole możemy zauważyć samochód ze wspomnianym już Emetem o tym samym numerze katalogowym. Tak oto prezentują się w całości wszystkie zestawy z serii LEGO Creator Mini Modular, wydane od roku 2014 do 2017 w wersji rozłożonej. A tak prezentuje się uliczka ze złożonymi domkami. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Jeżeli się podobało, zapraszam do zostawienia łapki i oczywiście zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!